Run. Witam w kolejnym odcinku Tepy Talk. Dzisiaj mamy przed sobą buty, które w pewnym sensie pierwszy raz goszczą w Tepy Talk, a w pewnym sensie też drugi. Mianowicie Nemesis 17.1 Messi, czyli druga półka jakościowa z linii Nemesis, czyli wciąż ta profesjonalna. Różnią się od 17+, no paroma rzeczami, mianowicie między innymi pudełkiem. Widzimy, że to jest takie już standardowe pudełko Adidasa. No tutaj, kartka o pielęgnacji. Wiadomo, jakieś tam folie, bajery, szmery bajery i mamy worek, który w przeciwieństwie też do 17 plus nie jest przecielony na dwie osobne komory, co jest w ogóle nieznaczące. Nawet mi się wydaje, że lepsze, bo nie trzeba w te komory trafiać. Dobrze, mamy tutaj but z nowej linii Adidasa, stosunkowo nowej, sama linia Nemesis została wypuszczona w czerwcu 2017 roku. Jest to druga kolorystyka z tej linii i dedykowana Leo Messiemu. Poprzednikiem, tak jakby linii Nemesis, który to poprzednik został zakończony, zanim ta została wprowadzona, były buty z linii Messi 16, wcześniej było Messi 15. No i teraz, kiedy tę linię zakończono, no to pytanie, w czym będzie grał Messi? Messi gra w Nemesisach i od czasu do czasu, tak samo jak Ronaldo, czy też niedługo Neymar w Nike, mają swoje własne kolorystyki, tak też Messi takie buty będzie miał. I tutaj oczywiście oznacza się to tym, że mamy napis Messi, ale nie tylko, jest kilka innych znaczków, które czynią te buty naprawdę niesamowicie fajnymi i przede wszystkim należy docenić to, w jaki sposób Adidas je zrobił. Jeśli oglądaliście odcinek o 17+, to wiecie, o co mi chodzi, będzie to wszystko powtarzane, a jeśli nie, no to słuchajcie, ludzie, słuchajcie. Mianowicie, no oczywiście opowiem o wszelkich innych tutaj zaletach, bądź też wadach, ale wpierw o Messi. Mamy tutaj napis Messi, który zastępuje standardowy napis Nemesis. To jest ta najbardziej widoczna rzecz, ale tak jakby najmniej znacząca. Najbardziej znaczące i ciekawe jest to, że mamy tutaj podeszwę nie normalnie z Nemesisów, tylko właśnie z poprzedniej generacji Messi 16. I o ile ja zawsze mówię, że takie używanie kilka razy tej samej podeszwy jest trochę fopa, to tutaj w tym wypadku bardzo fajnie Adidas zrobił, była to podeszwa fajna, ja nawet powiedziałem, że ma pewne przewagi nad tą nową Nemesisową, mianowicie te tutaj wypukłości, które tak samo jak kołki, to tak samo te garbiki tutaj wybrzuszenia przejmują na siebie troszeczkę roli rozkładania ciężaru ciała, rozkładania przeciążeń, które powstają na większej przestrzeni stopy, przez co ta się punktowo mniej męczy. Jest to ta sama dokładnie podeszwa co w Messi, co jest takim nieco chodem dla historii butów, co zawsze nam się podoba, bo my o starych modelach pamiętamy. No i też taką formą hodu jakieś dla samego Messiego, dlatego że te korki istniały, świetna sprawa. I dokładnie tak samo jest zrobione w przypadku części cholewki, mianowicie tej części tutaj z przodu i tej tylnej. Tylnie mam małe znaczenie, no bo tutaj nie będziemy brali pod uwagę oczywiście kontroli piłki piętą, bo to jest troszeczkę absurd. Natomiast tutaj z przodu fakturka, która jest zastosowana, jest inna niż Nemesis 17.1 czy 17+, Dust Storm Packu, czyli tej pierwszej startowej kolorystyki. Tam są takie dziurki równomierne, tutaj natomiast jest dokładnie ta sama faktura, którą mieliśmy w Messi 16. Jak jest cholewka zbudowana? Teoretycznie z jakichś bandaży, bo tutaj się wydaje, że on jest poskładany, tak, posklejany. Tak naprawdę jest to widoczne tylko tutaj w tej części, gdzie mamy kołnierz, tutaj to zwieńczenie i ten tył. W dalszej części ginie to pod syntetyczną warstwą, to wezmę, bo tu nie ma kartek, lakieru, którym jest pokryta ta rozciągliwa część cholewki. Ona na pewno jest rozciągliwa jeszcze sobie tutaj natomiast już by nie była, tu pewnie coś innego jest zastosowanego, chociaż głowy nie dam. Natomiast to, że mamy taką warstwę, przede wszystkim kojarzy się z Nike i z rozwiązaniami z modeli wszelkich tych flyknitowych, czyli skarpetkowych. Z drugiej natomiast strony ogranicza te wszelkie jakby łączenia materiałów, właściwości tego, że tu mamy pasek w tą stronę, tu w tamtą, o ile faktycznie mamy, no bo ten design tworzy nam tutaj jakby i tak ta zewnętrzna część, która jest po prostu tak pokolorowana, taki ma wzorek, że jest to nieistotne, a istotne jest to, co jest ukryte. Wracając jeszcze tylko do tych rzeczy tutaj takich budowy innych, zanim dojdziemy właśnie do tego, co jest ukryte, jest to zwęczenie tutaj tylnej części kołnierza. To jest tak naprawdę, pomyliłem się, to jest trzeci raz, kiedy widzicie Nemesisy, bo Nemesisy 17.1 miały swoją premierę w Tepy Talk dużo zanim
zanim w ogóle pojawiły się na rynku i w kolorystyce, która jeszcze na tym rynku się pojawi gdzieś tam pewnie na jesieni, a może pod koniec wakacji. I ja, analizując tamte buty, mówiłem, że tutaj troszeczkę mnie martwi to zwieńczenie tego tyłu, że tutaj tak zachodzi, jest takie zgrubienie. No i faktycznie w 17 plus, które są zbudowane dokładnie tak samo, to obciera i to jest jedyny feler tych butów, że są naprawdę, robią świetne wrażenie. Dlaczego to powiem za chwilkę. Natomiast jedna rzecz jest kiepsz. Co ciekawe, i tutaj należy to zweryfikować, czy w 17.1 jest tak samo. No i jest tak samo. Zresztą już to na pewno weryfikowałem w poprzedniej odsłonie, natomiast sprawdzić trzeba. Już tutaj w Messi wydaje mi się to trochę mniej uwydatnione. Tutaj na całej tej przestrzeni wewnątrz buta, co jeszcze nigdy się nie zdarzyło, Adidas po raz pierwszy stosuje takie rozwiązanie, mamy piankę, która jest oczywiście czymś tam wyściełana, to jest śliski materiał w dotyku, tak samo jak każde inne buty w środku, natomiast jest ta miękkość. But jest stosunkowo wąski i to sprawia, że tutaj wszędzie dzięki tej piance but świetnie przytula nam stopę, a jeśli coś przytula stopę, no to też mam jednocześnie i ten komfort troszeczkę, ale przede wszystkim jeśli uciska, to delikatnie, nie w taki sposób, że faktycznie czujemy ucisk, ale tak delikatnie i przez to trzyma naszą stopę, przez co te buty fenomenalnie trzymają po prostu stopę. Ja wiem, nie miałem na nodze 17.7 i 17+, ale ta budowa jest dokładnie tutaj taka sama. Może delikatnie ta pianka się wydaje, ale to może być złudzenie, że jest delikatnie cieńsza, ale również tak samo jest to zrobione. Też ta pianka w środku jest i naprawdę świetnie trzyma to stopę i dzięki temu taka jedna cecha, a ja tak zawsze mówię, wymieniam to wszystko, wymieniam, ale czasem na pewno pada takie stwierdzenie, że absolutnie podstawowe, jednocześnie najważniejsze w bucie jest to, żeby but cholewką bardzo dobrze trzymał stopę, żebyśmy mieli tą stabilizację, a potem można nie przeszkadzać i jeszcze dokładać jakichś tam cech, takich jak lekkość na przykład, co jest również pożądane, ale stabilizacja stopy jest absolutną podstawą, no i tutaj taką stabilizację znajdziemy. Usztywnienie pięty, które sobie zachodzi gdzieś tutaj. Sznurówki wykonane w ten sposób, że oczywiście mamy tutaj płaskie sznurowadła, które minimalizują te tutaj straty energii, które mamy podczas strzału z prostego podbicia, bo oczywiście tutaj nierówności zawsze amortyzują. System sznurowania zrobiony tak, żeby jak najmniej wybrzuszeń powstawało podczas zawijania sznurówek. One są sobie wprowadzone do środka, potem na zewnątrz jeszcze tworzą w środku takie wybrzuszenie, które też trochę jest taką koflicą, trzyma nam tą stopę. Na to wcześniej nie wpadłem, ale faktycznie może tak troszeczkę być. Tak naprawdę od 17+ różnią się, wydaje mi się, że mogą niewiele, bo kwintesencją tego buta jest ten wewnętrzny system i on i tutaj funkcjonuje. Dużo w tym jest na pewno cieszenia się tym, że mamy ten najlepszy but. No oczywiście to, że jest bez sznurówek, to jest takie dosyć znaczące, jeśli sobie tak patrzymy na te buty, mając je na noce od góry, no to ta bezsznurówkowość robi naprawdę duże wrażenie, natomiast 17.1 też jest butem, który z doświadczenia, biorąc pod uwagę moje doświadczenie z butami i tą analizę, mogę polecić. No i oczywiście, tak jak już mówiłem, w przypadku 17+, naprawdę brawa za to, w jaki sposób Adidas zrobił tą edycję dla Messiego, za to, w jaki sposób tutaj nawiązał do jego starych korków i jego samego. Kolorystyka sama w sobie mi się super nie podoba, ale są tacy, którzy absolutnie się nią zachwycają, więc jak zwykle kwestia gustu. To by było na tyle, jeśli chodzi o Nemesis 17.1 Messi z kolekcji, no właśnie, kolekcji dla Messiego, która została wypuszczona pod koniec czerwca 2017 roku. Myślę, że będziemy sobie jeszcze nie raz wracać do linii Nemesis, zresztą na kanale. O, nie wiem, czy już widzieliście, czy nie. W każdym razie albo zapowiem, albo przypomnę, było nagrane, ja o X-ach nagrywałem porównanie. W takim razie pewnie, ale plan jest, że nagram porównanie półek jakościowych w linii Nemesis, więc coś takiego powstanie, kiedy tylko odwiedzę salon Football Sportu. Link do produktu w opisie, kod rabatowy w opisie, zapraszam do zakupów. No i co, idźcie na boisko, trzymajcie się, hej.